Proszę Państwa, pierwsza wojna światowa okazała się jednym z najważniejszych momentów przełomowych we współczesnej historii. Ze względu na swe znaczenie dziejowe została nazwana Wielką Wojną lub Wielką Wojną Białych Ludzi, co nadało jej rangę symbolu. Przestrzenią, w której toczyła się dyskusja o to, kto ma prawo do mówienia na jej temat, czyli dyskusja na temat prawdy wojny, przeradzająca się w dyskusję o nowoczesność człowieka i świata była literatura. A więc ta literatura stała się miejscem szczególnym. Dlatego tak ważne są literackie sposoby przedstawiania wojny, jej literackie obrazy i sposoby ich budowania. Szczególnie cenne są te utwory, które powstawały na gorąco w latach 1914-1918. I fakt, że wojna nabrała, zwłaszcza na Zachodzie, wymiarów dramatu epistemologicznego, zaowocował w utworach literackich próbą stworzenia nowych modeli rzeczywistości, opartych na nowocześnie rozumianej świadomości antropologicznej. Dialektyczna natura wojny totalnej sprawiła, że można ją uznać za figurę ludzkiego losu w coraz bardziej modernizującym się świecie. Ale i to jest ta prawda, którą my wyczytamy o I wojnie światowej w literaturze zachodniej. Natomiast jeżeli chodzi o literaturę polską i polskie doświadczenie I wojny światowej, ma ono charakter szczególny. Dlatego, że ta wojna była wojną szczególną. Z jednej strony była to wojna, o którą modlił się Adam Mickiewicz w Litanii Pielgrzymskiej. Wojna o ludów świata o wolność, wpisana w przestrzeń o waszą i naszą wolność. Miała to być walka poświadczająca braterstwo ludów. Z drugiej strony była to wojna Kainowa, dlatego że naprzeciwko siebie stanęli Polacy z trzech zaborów. Dlatego też podejście do tej wojny było w literaturze polskiej szczególne i można wydzielić takie dwa etapy. Pierwszy taki etap to jest ten, właśnie można też powiedzieć, że nie tylko historycznie, nie tylko czasowo, ale również i przestrzennie. Przestrzennie to różnie wyglądało i o tym będę mówiła, bo to miało wpływ na twórczość kobiet w tym okresie. Takim pierwszym ośrodkiem był ośrodek galicyjski, zdominowany przede wszystkim przez mężczyzn, ośrodek tutaj w Królestwie Polskim z Warszawą i ośrodek wielkopolski, który się w szczególny sposób wyróżniał. I warto powiedzieć, że w tej dyskusji na temat I wojny światowej, początkowo oczywiście ta wojna jest witana w różny sposób, albo entuzjastycznie, jako wielka nadzieja na odmianę świata, albo jako przerażenie, że oto dochodzi do wojny, kiedy ludzie będą się wzajemnie mordować. I co jest ciekawe, że właściwie ta aporia, czy ta sprzeczność wewnętrzna zachowała się w literaturze wojennej do samego końca. Jeszcze co jest niezwykle ważne, mianowicie to, że literatura I wojny światowej, w tym literatura, poezja kobieca, o której za chwileczkę będę mówić, ona płynnie przechodzi w literaturę poświęconą wojnie polsko-bolszewickiej. Mamy potem bardzo aktywne włączenie się kobiet, poetek w ten czas mówienia, wzywania do walki o wolność. Z tym, że różnica pomiędzy I wojną światową a wojną polsko-bolszewicką polega na tym, że ta pierwsza wojna była wojną Kainową i ten motyw był bardzo mocno eksponowany. Natomiast już wojna polsko-bolszewicka była wojną, gdzie do walki o niepodległość, o ocalenie niepodległej ojczyzny, która jest najwyższym dobrem, stanęli praktycznie wszyscy. I z czym się łączy ten głos kobiecy, który tak bardzo mocno wybrzmiał w
w literaturze I wojny światowej. To jest niezwykle ważne. Mianowicie kobiety od końca XIX wieku dosyć aktywnie zaczęły włączać się w wydarzenia historyczne. To jest niezwykle ważne. Do tej pory, owszem, mamy do czynienia z cichymi bohaterkami, tak jak nazywano chociażby kobiety uczestniczące w powstaniu listopadowym, potem w powstaniu styczniowym. Były to przede wszystkim kurierki czy kobiety działające w konspiracji, ale miejscem kobiety był dom. Kobieta miała wychowywać dzieci w duchu patriotycznym i czekać na męża, ewentualnie potem wraz z nim pójść na Syberię, tak jak w przypadku chociażby rodziny Witkiewiczów. Myślę tu o Stanisławie Witkiewiczu, ojcu. Z Poszawsza oni wszyscy znaleźli się, praktycznie wszyscy, cała rodzina znalazła się na Syberii. Tutaj takim wyjątkiem jest ta kontestacja Elizy Orzeszkowej, ale to już na zupełnie inny temat. Koniec wieku XIX jest szczególny, mianowicie dochodzi do upodmiotowienia kobiety, do wzrostu świadomości kobiet, które aktywnie włączają się w wydarzenia polityczne, czego przykładem jest rewolucja 1905 roku. Jednocześnie ta emancypacja łączy się z chęcią zdobycia wykształcenia. Kobiety coraz bardziej zaczynają czuć potrzebę zdobycia wykształcenia albo na tajnych kursach, o czym będę mówiła, albo wyjeżdżają za granicę, gdzie zdobywają wykształcenie, szczególnie w zakresie nauk humanistycznych. Tutaj chodzi o studiowanie literatur obcych, po to, aby same decydować o swoim własnym losie. Kiedy wybucha I wojna światowa, zabierają głos poetki, bo ja tutaj będę mówiła przede wszystkim o poezji kobiecej, nie o całej literaturze, tylko o poezji, które przynależą do różnych pokoleń. Wśród nich mamy tak kobiety już dojrzałe, jak na przykład Jadwiga Złobzowa czy Jadwiga Marcinowska. To są roczniki lat takich już wcześniejszych, ale też przede wszystkim mamy to pierwsze pokolenie młodopolskie, nazwijmy w ten sposób, jak Franciszka Arnsteinowa, urodzona w 65 roku, Maria Grosek-Korycka w 64, czy tutaj Maria Paruszewska z 1864 roku, Zuzanna Rabska z 62 roku, Maria Szembekowa z roku 1962, Anna Zachorska, rok 1862. To jest to pokolenie, to są rówieśnice takich pisarzy jak Stefan Żeromski czy Władysław Reymont. I warto powiedzieć, że to pokolenie rzeczywiście jest takim pokoleniem jeszcze bardzo mocno zaangażowanym w prace społeczne. Potem dochodzi drugie pokolenie, młodsze. To są kobiety urodzone w latach 80., jak Maria Czerkawska w roku 1881, Maria Czeska z roku 1883, Wacława Grodzicka-Czechowska 1885 rok. Następnie Bronisława Ostrowska, rok 1881, Stefania Podchorska-Okołów, rok 1884, Zofia Wojnarowska, rok 1881. I najmłodsze pokolenie, które potem wchodzi już w dwudziestolecie międzywojenne i pełną dojrzałość artystyczną uzyskuje właśnie wtedy, to są tutaj takie dwa szczególne nazwiska. To jest przede wszystkim Kazimiera Iłakowiczówna, to jest rocznik 1892, i Zofia Zawiszanka, rok 1889. Co jest ciekawego, że te kobiety, które pochodzą z różnego czasu, urodziły się w różnym czasie, osiągały dojrzałość w różnym czasie historycznym, one też łączy je jedna rzecz, mianowicie
kwestia wykształcenia. Większość z tych kobiet, o których tutaj mówię, są kobietami niezwykle wykształconymi, co jest niezwykle istotne. Arsztajnowa, tutaj podaję przykładowo, ukończyła nauki przyrodnicze w Niemczech. Potem złączyła się przez męża lekarza z ruchem patriotycznym, była członkiem POW. Maria Czeska była nauczycielką, tak samo Grodzicka Czechowska była nauczycielką, która następnie, tuż przed wojną, bo to mówię o tym wykształceniu, które one zdobywają przed wojną, bo potem jeszcze jest tak, że część z nich znajdzie się na studiach już w wolnej Polsce. Ja mówię o tym, jak one prezentowały, jaki poziom intelektualny prezentowały przed I wojną światową. Grodzicka Czechowska studiowała historię i literaturę na Uniwersytecie Lwowskim. Maria Grosek-Korycka skończyła konserwatorium w Warszawie, potem pracowała jako guwernantka. Iła Kowiczówna studiowała w Dynenburgu, w Warszawie, we Fryburgu, Genewie, Oksfordzie, Londynie, Petersburgu, a w latach 1910-1914, tuż przed wojną, studiowała polonistykę i anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zresztą poznała Józefa Piłsudskiego. Maria Kuzimińska kończy gimnazjum i studia na kursach, które były prowadzone w podziemiu. Poświęciła się pracy pedagogicznej. Marcinowska uczyła się w Wilnie, Radomiu i Warszawie. Była zaangażowana w pracę tajnych organizacji, takich jak Związek Młodzieży Polskiej. Potem pracuje w Lidze Narodowej. Po licznych podróżach wraca do, tutaj na teren ziem polskich i zajmuje się pracami niepodległościowymi. I dalej. Bronisława Ostrowska skończyła tajną pensję Zuzanny Morawskiej, zresztą podobnie jak Zuzanna Rawska. Maria Paruszewska kształciła się w Poznaniu, w konserwatorium w Dreźnie, studiowała literaturę niemiecką, występowała jako śpiewaczka, a następnie w Poznaniu prowadziła salon artystyczny. Stefania Podchorska-Okołów kształciła się głównie w Warszawie, także na tych kursach podziemnych skończyła polonistyką, potem pracowała jako nauczycielka, cały czas zajmowała się publicystyką, pisała poezję, recenzje teatralne. Maria Szembekowa, wnuczka Aleksandra Fredry, pochodziła z rodziny o tradycjach patriotycznych związane ze środowiskiem lwowskim, potem znalazła się w poznańskim. Zofia Wojnarowska kończy rządowe gimnazjum żeńskie, zdobywa uprawnienia do nauczania w szkołach średnich, pracuje jako nauczycielka w Łodzi, Bolesławiu i Warszawie, aby potem wyjechać do Włoch, gdzie studiuje jako wolna słuchaczka na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Pizie. Po powrocie do Polski uczy się przez 4 semestry na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Anna Zachorska studiuje historię literatury polskiej w Krakowie i w Warszawie. Zofia Zawiszanka kończy studia rolnicze w Krakowie. To jest bardzo ważne, że te kobiety były kobietami niezwykle światłymi i wykształconymi. I łączyły edukację z pracą społeczną, co jest niezwykle ważne. Dlatego też odeszły dosyć szybko od tylko bycia poetkami na rzecz bycia działaczkami społecznymi, patriotycznymi i łączyły się przede wszystkim poza Marcinowską, która na początku była związana z narodową demokracją, łączyły się bardzo często i bardzo chętnie z ruchem socjalistycznym. Można powiedzieć, że działając w tym ruchu socjalistycznym przede wszystkim wykonywały nie tyle co prace polityczne, ale przede wszystkim prace społeczne. Tutaj chociażby różnego rodzaju prace charytatywne. I to też za co włączały się w akcje patriotyczne, społeczne i charytatywne. W czasie wojny, co się z nimi stało? Mianowicie część z nich
przeszła przez tułaczkę wojenną, jak powiedzmy sobie Maryla Czerkawska. Część włączyła się w konspirację, jak Franciszka Arnsteinowa, ale większa część z nich pracowała albo w szkołach, albo pracowała charytatywnie, lub bardzo często stawały się, tak jak Iwo Kaliczówna chociażby, ale nie tylko ona, ale także tutaj mamy przykład Marii Paruszewskiej, które stawały się, tak jak Maria Czeska, sanitariuszkami i pracowały w szpitalu, w szpitalach wojskowych. Między innymi Maria Czeska pracowała w krakowskim szpitalu rezerwowym numer 2. To wszystko wpłynęło bardzo mocno na kształt ich działalności w czasie I wojny światowej. Część z nich znalazła się poza granicami, jak na przykład Grosek Korycka znalazła się w Kijowie, przepraszam, i tam w Kijowie organizowała Życie Polskie. Mamy też takie przykłady, kiedy owe poetki znalazły się na przykład w Wiedniu i znalazły się w takim ośrodku polonijnym i tam dopiero zaczynały pisać wiersze. Na przykład Bronisława Ostrowska znalazła się w Charkowie, gdzie zorganizowała teatr i organizowała Życie Polskie. Iwo Kaliczówna znalazła się, czy tak samo jak Helena Fochtowa, w Petersburgu i tutaj w ramach tej Polonii działały. I to też miało wpływ na to, że włączały się w prace propagandowe, dlatego też część tej poezji, która wtedy powstawała, miała charakter przede wszystkim propagandowy i to wpłynęło na kształt tej poezji. Tradycje pisania wierszy przez kobiety, no tutaj bardzo mocno podkreśla Wilhelm Feldman, że jest to przełom wieku XIX i XX, kiedy on pisze o legionie kobiet poetyzujących. I pisał Feldman w ten sposób, że pod natchnieniem rozbudzonej uczuciowości modernistycznej zapragnęły tylko służyć, jak w okresie, nie tylko służyć, jak w okresie pozytywizmu i nie tylko pracować piórem dla dobra powszechnego, lecz być sobą, szczerze wyśpiewać swoje ja. I teraz krytyk mówił o szlachetnym patosie wierszy w kulturalnej formie poczętych z ducha literatury, a więc były to wiersze naśladowcze i tutaj wskazywał dzieła takich poetów jak właśnie Franciszka Arnsteinowa, Maria Czerkawska, Zofia Naukowska czy Zuzanna Rabska. I on podkreślał wtórny charakter tej twórczości, mówił o naśladownictwie czy wręcz epigoństwie, że poezja ta realizowała, cytuję, w określonym przez konwencję epoki kręgu tematycznym samotność, bezsilność, rozpacz, tęsknotę, nieprzychylność rzeczywistości wobec pragnień ducha, zniewolenie przez doczesność ciała, marzenie jako wartość ocalającą od nadmiaru wrogiej codzienności, oczarowanie tajemnicą, istnienie to przede wszystkim takie próby odkrycia tajemnicy własnego istnienia i własnej cielesności i to było wszystko wpisane w taką kondycję podmiotu lirycznego. Podkreślano wtedy bardzo mocno, że kobieta jest młodszą siostrą natury. Przede wszystkim były to utwory o dość niskiej wartości artystycznej. Tutaj tylko wybijały się poszczególne nazwiska, jak na przykład nazwisko Ostrowskiej czy nazwisko Wolskiej. Charakteryzowała powtarzalność tematyki i słaba odkrywczość estetyczna. Ale chętnie drukowano te teksty w gazetach o różnych odcieniach politycznych, w tygodnikach społeczno-kulturowych, magazynach kobiecych, wydawnictwach partyjnych i hobbystycznych, wychodzących przed I wojną światową. I można wręcz mówić przed I wojną światową o zalewie twórczości kobiecej w tym okresie. Zresztą ten sam zarzut zostanie postawiony i w czasie I wojny światowej i potem w czasie dwudziestolecia międzywojennego. Ale była to chęć kobiet w pełnym takim aktywnym uczestniczeniu w przemianach życia
ekonomicznego, społecznego, ale i obyczajowego. I jednocześnie można tutaj powiedzieć, że pomimo słabego poziomu tej poezji, tę poezję cechuje jakiś niezwykły głód emocjonalny i poznawczy. I zaczynają też wtedy, już przed I wojną światową, zwłaszcza tutaj w takich ośrodkach jak Zarzewie, dochodzić takie elementy jak wrażliwość na krzywdę ludzką, czyli elementy społeczne. I co wyrażało potrzebę angażowania się tych kobiet w różnego rodzaju ideologie i ruchy społeczne. I to było właśnie stawiane jako zarzut. Z jednej strony krytycy stawiali zarzut, że w ten sposób kobiety odchodzą od samej pracy literackiej. W sumie to przejście pomiędzy literaturą popularną a literaturą wysoką przed I wojną światową jest trudne do uchwycenia i w sumie, jak mówiłam, niewielkiej ilości poetek się to udało. Można powiedzieć, że na przykład porzucały poezję na rzecz prozy. To jest przykład Nałkowski. I można zauważyć wtedy pewną prawidłowość, mianowicie sięganie do konwencji uważanych za kobiece, co oznacza, że chętnie wybierały wzorce spetryfikowane, ponieważ były dobrze rozpoznawalne przez odbiorców, jednak już wtedy przez krytykę literacką zakwestionowane jako anachroniczne. Stąd pada pytanie, co się dzieje z tą poezją, tak poezją w sumie, tak jak już mówiłam, nie na najwyższym poziomie, w czasie I wojny światowej. Czy zmiana sytuacji politycznej, wstrząs, jakim jest wojna światowa, wpłynęły na sposób uprawiania poezji przez te kobiety? I z jednej strony można powiedzieć, tak jak już mówiłam, że była to święta wojna za ojczyznę, o którą modliło się wiele pokoleń Polaków, a z drugiej strony ta wojna bardzo szybko ulegała ideologizacji i estetyzacji, zamieniała się w mit. I można powiedzieć, że tutaj mamy taki, ale jednocześnie pozwalała na szczególny powrót do tradycji i do promowania postawy wobec życia nacechowanej heroizmem, wiarą w sens dziejowy, wcielanie się w różnego rodzaju postacie historyczne. I co jest niezwykle ważne, to wpłynęło właśnie na jakość wierszy i można wyodrębnić bardzo wyraźny wtedy nurt patriotyczny. Tego nurtu patriotycznego tak wyrazistego nie było przed I wojną światową jeszcze. On się pojawiał, ale sporadycznie, kiedy pada pytanie o formułę polskiego losu. I wtedy to też poezja kobieca zaczyna się wpisywać w afirmację bohaterstwa czynu zbrojnego polskiego żołnierza, wzniosłego patriotyzmu i narodowej egzaltacji. I znów jest ciekawe, że właściwie w tym nurcie one nie wypracowały własnej formy wypowiedzi poetyckiej. I mamy apoteozę czynu militarnego połączonego z afirmacją postaw patriotycznych zaczerpniętych wprost z poezji tyrtejskiej. Trudno zatem mówić o odkrywczości tych tekstów od strony artystycznej. To jest to, co mówi Nałkowska w Dziennikach i Hrabim Emilu, że sięgnięto po środki tradycyjne, zużyte, ale pewne. I można powiedzieć, ale z drugiej strony ta poezja dawała możliwość kobietom chwytającym wtedy za pióro do wykonywania jeszcze jednej z tradycyjnych kobiecych prac analogicznych do zbrojnego czynu. Tutaj już padło, że jedna z kobiet przebrała się za żołnierza i poszła walczyć do legionów. Wtedy walczono czym? Właśnie poezją. Stąd niezwykła ranga tej poezji, dlatego że ta poezja podtrzymuje ducha walki, żegna idących do boju, opłakuje zaginionych, rannych i zmarłych,
i uzasadnia cierpienia ludzi dobrem ojczyzny. Stąd ta poezja ma charakter propagandowy i spełnia tak bardzo ważną rolę w kręgach Polonii Wiedeńskiej, Kijowskiej, tutaj w Warszawie czy we Lwowie. Z tym, że we Lwowie tych kobiet piszących było zdecydowanie mniej. A więc była to poezja zakotwiczona w przeszłości, postrzeganej heroicznie i podporządkowana określonemu celowi, jakim jest wolność ojczyzny. Ich ta poezja patriotyczna spełniała przede wszystkim ważną funkcję komunikacji społecznej. Kobiety uczyniły wtedy literaturę głównym źródłem walki o niepodległość i potwierdziły czynne włączenie się kobiet w budowanie mitu niepodległościowego. I takim przykładem są takie teksty jak na przykład Słowo i cześć wam legiony, czy wiersze Amor płacze. I to jest, można powiedzieć, że mamy tutaj potwierdzenie włączenia się kobiet w budowanie historycznego procesu kształtowania się tożsamości kulturowej. Trudno mówić, tak, ja wiem, już kończę. Trudno tutaj mówić o przełamywaniu konwencji poetyckiej. Ta poezja, jak Państwo widzą, ma zupełnie inny charakter, zupełnie inne przeznaczenie. Ale nie jest to jedyny nurt. Tym drugim nurtem, tutaj można tylko jeszcze powiedzieć, o to będzie rozwinięte oczywiście w formie pisanej, że na tym tle w szczególny sposób wyróżniła się poezja Ostrowskiej, poezja odrodzeńcza, poezja wpisująca się w mit wegetatywny, w mit odrodzeńczy, czyli to jest ten motyw zakwitających krzyży na mogiłach żołnierskich. Natomiast jaki jest ten wkład osobisty poetek w poezję I wojny światowej? Tutaj takim przykładem jest nie tylko poezja wojnarowskiej, ale przede wszystkim Szembekowej i na najwyższym poziomie poezja Kazimiery Iłakowiczówny. Mianowicie one wprowadzają do poezji tego okresu motyw pacyfistyczny. To, czego nie ma w poezji żołnierskiej. Wychodzą poza dokument epoki i piszą o wojnie. Tutaj mamy świetne wiersze Szembekowej zatytułowane poszczególnymi nazwami poszczególnych miesięcy, kiedy ona mówi, że wie, że trzeba stanąć do walki o niepodległość ojczyznę, ale cena jest straszna i wojna pozostanie rzezią. Ten motyw pacyfistyczny, ten motyw taki elegijny, płaczu, poczucia jakiejś klęski cywilizacji pojawia się przede wszystkim w poezji Iłakowiczówny, która swoje wiersze stylizuje na psalmy pokutne. To są wiersze niezwykle istotne. Wtedy wojna jawi się jako rzeź, jako katastrofa biologiczna i jako katastrofa kulturowa. Są to te matki, które opłakują synów, siostry, braci, kobiety, narzeczonych. Wojna ma charakter totalny i takim miejscem szczególnym jest szpital, który staje się miejscem doświadczeń ostatecznych. I ten ton mizerabilistyczny, a właściwie można powiedzieć ton takiego przeświadczenia o końcu tej całej cywilizacji w tej poezji jest niezwykle mocne. One posługują się tutaj językiem codziennym, pokazują, że wojna dotyka każdego i każdego zupełnie w inny sposób. Co jest ważne, mianowicie już podsumowanie, że poetki I wojny światowej, to jest ta poezja, która nie tyle rodzi się w czasie I wojny światowej, tylko ona zmienia swoją tematykę, właśnie wchodzą one bezpośrednio z tej poetyki młodopolskiej. Nie ma tutaj poszukiwań, jeżeli chodzi o formę. Wpisują się w prace rozpoczęte przez Narcyzę Żmichowską oraz Orzeszkową i Konopnicką. Można wskazać na bardzo wyraziste ślady obecności Konopnickiej w tej poezji. I tak jak mówiłam, kryteria artystyczne, estetyczne schodzą na plan dalszy. Krytycy podkreślają ton szlachetny, podkreślają to, że ta poezja ma taki charakter oczyszczający z bólów samolubnych,
że przekształca się, cytuję, wulkan uczuć wydrążonych w jeden krater, w jedno ognisko, któremu na imię ojczyzna. I dosłownie już ostatnie zdanie. Na tym można powiedzieć, no mamy wyjątkowość poezji Ostrowskiej, poezji Iłakowiczówny, gdzieś tam w poszukiwanie nie tylko nowych tematów, ale nowej formy, ale jak Państwo widzą, jest to wiele, ale mamy jedną kobietę podpisywane przez Piotra Własta, więc tutaj też można postawić znak zapytania, już nie wchodzę w te sprawy, ale te wiersze, które są zupełnie inne, zostały odkryte dopiero w latach 70., a wydane dopiero po roku 2000. W świadomości społecznej utrwaliły się przede wszystkim te wiersze patriotyczne, chociaż jak widać poezja ta może w dalszym ciągu nas zaskoczyć. Dziękuję bardzo.